Rolnicy przed Międzynarodowe Centrum Kongresowe przywieźli dziś ze sobą taczki oraz trumnę symbolizującą śmierć polskiego rolnictwa. Kolejny raz manifestowali swoją niechęć do Zielonego Ładu. Polskie flagi, taczki z gnojówką i trumna. Nieprzypadkowo na tym proteście. Trumna będzie symbolizować po prostu to, co się dzieje z polskim rolnictwem, nie tylko z polskim, ale i z europejskim. Kilkadziesiąt osób protestowało dziś w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To rolnicy, którzy sprzeciwiają się zapisom Zielonego Ładu. Zielony Ład do Polski nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba pewne rzeczy pozmieniać w Zielonym Ładzie. No i Europa nie jest sama na świecie, więc tutaj wszystkiego przez Zielony Ład i mało Europę nie wyleczymy całego świata. Generalnie cały Zielony Ład jest szkodliwy, bo szkodzi wszystkim. To nie szkodzi tylko rolnikom, to dotknie każdego naszego obywatela. Najbardziej takim dotkliwym punktem było ugorowanie. To w ogóle było nie do przyjęcia dla nas ze względów chociażby ekonomicznych, bo porównując to, żeby to komukolwiek zobrazować, to tak jakby ktoś, kto ma swoje mieszkanie, powiedzieli mu, że na przykład w tym roku nie może korzystać z łazienki, a w przyszłym roku połowa kuchni tylko jest do użytkowania. Takim przekazem rolnicy chcieli dotrzeć przede wszystkim do obecnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym Ursuli von der Leyen.